podsumowania wydarzeń sportowych, wyniki, tabele, wywiady, obornickie wiadomości sportowe. Oglądajcie w Kameralnej TV. Kolejną wygraną na zawodowych ringach bokserskich odnotował oborniczanin Tomasz Nowicki. Podczas gali Tymek z Boxing Night 17, niepokonany w 8 walkach zawodnik z obornik, zmierzył się z Władysławem Gelą. Tomek walczył bardzo mądrze i dojrzale, co prawda w 7 rundzie przyjął mocny prawy sierpowy, po którym się zachwiał, jednak zdołał utrzymać się na nogach. Przewaga wypracowana we wcześniejszych rundach oraz dobre ostatnie minuty pozwoliły na 9 w karierze zwycięstwo. 10-2 Ukrainiec, ciężka walka, na to się szykowałem, nastawiałem się na nokaut, ale nie udało się, nokauty jeszcze przyjdą, także... W moim boksie chyba podobała się moja szybkość i dzisiaj kondycja, 8 rund, chyba nie było widać zmęczenia u mnie, czułem się bardzo dobrze, gdzie kiedyś po 6 czułem się gorzej niż po 8, także jestem gotowy i to mi się podobało. Mało ciosów, nie biłem w serii, gdzie teraz dopiero z trenerem nad tym pracujemy, no i sparring partnerów mi brakuje, jak będzie dużo sparring partnerów, to będę coraz lepszy i będzie dobrze. Do finału Mistrzostw Polski awansowała drużyna juniorów młodszych SKF KPR Sparta Oborniki. Drużyna Marka Arciszewskiego, Joanny Jarysz i Tomasza Witaszaka w rozgrywanej w Zabrzu 1/4 finału pokonała SMS Zagłębie Lubin 31-26, Wybrzeże Gdańsk 28-23. W ostatnim meczu oborniczanie musieli uznać Sparta wyższość Oborniki, gospodarzy dobre, SPR Górnika Zabrze. Wizytówka. Oni spokojnie starają się zaczynać rozgrywanie każdych kolejnych swoich akcji. Wicemistrzostwo Województwa Wielkopolskiego zdobyły zawodniczki Gladiatora Oborniki z rocznika 2008, przegrywając w finale z drużyną Dopiewa. Pozostałe drużyny młodzieżowe także uplasowały się na wysokich pozycjach w województwie, a jest to efekt pracy kadry trenerskiej Urszuli Filody, Karoliny Szczęsnej, Aldony Dąbrowskiej i Michała Pietrzaka. Jestem bardzo dumna z mojego zespołu. Dziewczyny zostawiły serce na boisku, dużo poświęcenia i walki. Dzięki temu udało nam się zdobyć drugie miejsce ciężką walką. Stałyśmy wicemistrzyniami Wielkopolski w roczniku 2008 i młodsze. W mieszanych sztukach walki w kategorii seniorów zadebiutował oborniczanin Hubert Iracki, który wystartował w silnie obsadzonym 16-osobowym turnieju dla amatorów. Pomimo porażki młody zawodnik z Obornik zaprezentował się bardzo dobrze, zbierając cenne doświadczenie przed kolejnymi pojedynkami. Walczyło przetoczenie, walczyło odzyskanie lepszej pozycji, o sklejenie się do siatki, o postraszenie rywala duszeniem trójkątnym czy też balaką. Hubert Iracki natomiast kończył w lepszej pozycji ten pojedynek Roger Irlik. Dobrze w rozgrywkach ligowych radzą sobie młodzi zawodnicy Akademii Piłkarskiej Oborniki. Zwycięstwo zakończyło ostatnio swoje spotkania roczniki 2006, 2007, 2008. Nie, ale sami widzieliście, że ten mecz wcale nie należał do łatwych, tak? Oni nie przyjechali się tutaj położyć i oddać nam 3 punkty, tylko postawili dosyć twarde warunki w pierwszej połowie. Do tego rozdaliśmy kilka prezentów. Cieszy to, że po przerwie skorygowaliśmy błędy, nie pozwoliliśmy im już na nic więcej, przejęliśmy kontrolę nad meczem i skończyło się 3-0 i za to brawo dla Was. Akademia przeprowadziła także nabór do najmłodszej grupy 4-latków z rocznika 2017. Na pierwszych zajęciach pojawiło się ponad 20 młodych przyszłych zawodników. Super! Super! Jak co roku zrobiliśmy nabór do nowego rocznika w naszej Akademii. W tym roku padło na rocznik 2017, na początku maja zaczęły się zajęcia dla tej grupy. W tej chwili są to zajęcia ogólnorozwojowe, mające zachęcić dzieci do zabawy na świeżym powietrzu, do oswojenia się z piłką. Zapraszamy zarówno chłopców, jak i dziewczynki. W tej chwili trenujemy maj i do końca czerwca następnie już indywidualnie będą rozsyłane do rodziców informacje odnośnie kontynuacji zajęć zarówno w sierpniu, jak i w kolejnych miesiącach. Po 4 porażkach z rzędu zwycięstwo odnieśli piłkarze nożni Sparty Oborniki, pokonując w Obiezierzu Wełnem skoki 3-1. Bramki dla oborniczan zdobywali Patryk Kosmowski, Mikołaj Lis, Patryk Pacholski. Po 28 kolejkach spotkań Sparta z dorobkiem 44 punktów zajmuje 7 miejsce w tabeli 5 ligi. Po wysokim zwycięstwie 9-3 nad LKS Baborówko porażki doznali piłkarze Orkanu Obiezierze, ulegając Czarnym Wróblewo i 1-2. Drużyna z Obiezierza z dorobkiem 14 punktów zajmuje 15 miejsce w tabeli i nadal walczy o utrzymanie w lidze okręgowej. Zawodnicy Karate Team Oborniki zdobyli aż 12 medali w Mistrzostwach Polski Karate Shotokan w kategoriach wiekowych 14-20 lat.
Na zawodach, które odbyły się w Stargardzie, obornikowie potwierdzili wysoką formę i to, że należą im się miejsca medalowe. Udanie w otwartych mistrzostwach Łodzi w karate zaprezentowali się zawodnicy obornickiego klubu karate. Start okazał się bardzo udany. W konkurencji kata indywidualnego juniorów pierwsze miejsce zajęła Karolina Kukawka, w tej samej konkurencji, ale w kategorii juniora młodszego pierwsze miejsce zajął Piotr Kulikowski, a drugie Krystian Chrzanowski. Na torze motokrosowym w Obornikach odbyły się mistrzostwa strefy zachodniej w motokrosie. W zawodach wystartowało ponad 180 zawodników. Jak zwykle wszyscy uczestnicy chwalili organizatorów za świetne przygotowanie imprezy, a także należyte przygotowanie samego toru. To jest mistrzostwa strefy polskiej zachodniej, to jest pierwsza runda w Obornikach. Przez tą pandemię się wszystko popsuło i dopiero u nas jest pierwsza runda, można było zlikwidować te blokady. Oficjalnie otworzył zawody burmistrz Tomasz Rama o godzinie 11:30. Organizacja oczywiście świetnie, na jak najlepszym poziomie. Dużo zawodników było w naszej klasie MXC z licencją, zawodnicy, którzy naprawdę trzymali tempo, dość szybko jeździli. No, żeby tor po tak długiej przerwie przygotować, no to naprawdę potrzeba wiele pracy, ciężkiego sprzętu. No, spędziliśmy tu wiele godzin od środy, praktycznie od rana do samego wieczora, środa, czwartek, piątek, jak i sobota. Sporo sprzętu ciężkiego wjechało, traktory, spycharki, jak i koparko-ładowarki. Dlatego też udało się przygotować ten tor, żeby był w tak doskonałej kondycji, jak dziś to wszyscy widzieliśmy. Cześć, jestem Lena z klubu Oborniki. Mam 8 lat i dzisiaj zdobyłam licencję. No, było trochę ciężko, bo ciągle świeciło słońce. Padał deszcz, pogoda się zmieniała. A tak to było fajnie. Startowałem w MX65. Tor był świetnie przygotowany. Myślę, że nawet lepiej niż na treningi. Organizacja też była super. Zapraszam wszystkich do Obornik. Tor jest świetny, każdemu się spodoba. I mam świetnego trenera.